Siemanko. Kolejny film z akwarystyki. Jak wspominałem, mam zbiornik do restartu. Także jest to dobry czas, żeby nagrać i pokazać wam, jak ja resetuję swoje zbiorniki, no i przy okazji jak zakładam, tak? Wszystko zawsze robię tak samo. Czyli tak, no mamy zbiorniczek. Ściągnę sobie tą pokrywę tylko. I to jest zbiorniczek, z którego jest spuszczona po prostu totalnie woda, tak? W środku mam jeszcze podłoże. No to co? Podłoże wywalamy, do niczego już nam się nie przyda. Niektórzy jeszcze, jak tam mamy naturalne podłoże, jakiś zwykły piasek, niektórzy kuszą się na to, żeby, że tak powiem, wypłukać to podłoże, odzyskać je. No ale moim zdaniem, no to... No troszeczkę się to nie opłaca, to podłoże nie jest nie wiadomo jak drogie, a zabawy z tym, żeby to dobrze wypłukać, żeby to, no moim zdaniem nie ma sensu. Więc tak, ja teraz to wyrzucam i widzimy się zaraz jak będę czyścił. Pokażę wam jak ja czyszczę swoje stare zbiorniki, bo często wiem też na jakichś grupach się pojawiają pytania jak doczyścić jakiś tam kamień czy coś, także za chwileczkę zobaczycie jak ja. Bez podłoża. Ja po wyrzuceniu tego podłoża sobie przepłukałem po prostu w wannie słuchawką to ten cały brud jaki został. I w ogóle tutaj jeszcze jedna porada ode mnie. Ja teraz wyrzucałem sobie podłoże naturalne, które, że tak powiem, no jest miękkie, tak? To jest, nie ma tutaj żadnych jakichś ostrych krawędzi, kamieni czy czegokolwiek. I też robiłem to delikatnie. Jeżeli mamy podłoże naturalne, którym jest żwirek, jakieś kamyczki czy coś takiego, nigdy nie wyrzucajcie tego podłoża tak czymś wygarniając czy coś, bo możecie sobie strasznie porysować tutaj szyby w akwarium. Także jak mamy takie naturalne podłoże, wyrzucamy ze zbiornika. No jeżeli mamy duży zbiornik, no to wiadomo, czymś delikatnie trzeba to zbierać, tak? Ale jak mamy takie mniejsze kosteczki właśnie, czy nawet mniejsze zbiorniki, jakieś tam do tych 60 litrów, zawsze wyrzucałem to podłoże własnym tam swoim ciężarem, niech to wyleci i całą resztę pod wodą, z wodą to sobie fajnie wypada wszystko i nie ma żadnego problemu, nic się tam nie rysuje. Czyli tak, mamy, że tak powiem, prawie czysty zbiornik, trzeba go doczyścić. Jak ja akurat, no tutaj mam sporo łatwiejszą sprawę, bo było to akwarium na wodzie RO, czyli nie mamy po prostu tutaj do czynienia z kamieniem. To jest dosyć spore ułatwienie, nie oszukujmy się. Najgorszy do doczyszczenia jest kamień, ale wiadomo, nie ma też z tym dramatu. Ja jak sobie radzę z kamieniem, no tutaj mam troszeczkę pozasychanej starej rzęsy, więc sobie też ją usunę. Jeżeli mamy nieduże zabrudzenia, ja to robię tak, że po prostu używam zwykłego, najprostszego płynu do szyb. Spryskuję sobie troszeczkę, żeby to było wilgotne. I druga rzecz. Ja używam żyletki. Nie wiem, nie boję się tego używać. Wystarczy odpowiednio gładko to dociskać i nic mi się nigdy nie porysowało akwarium w żadnym stopniu. Jak widzicie, może bliżej to zaraz pokażę jak to wygląda. Bardzo fajnie wszystkie tego typu zabrudzenia schodzą. Czy jakieś glony jak mamy, jakieś zielone osady, czy jakiś brud po kamieniach, tak jak tutaj na przykład zostaje, tak? Bez problemu to wszystko schodzi, ja tą żyletką czyszczę bez problemu. Jeżeli jest kamień, no jest to gorsza sytuacja, ten kamień nie chce zbyt łatwo schodzić, trzeba się troszeczkę do niego przyłożyć. Jeżeli nie chce zejść, ja często używałem po prostu octu. Każdy ma chyba ocet w domu. Mi ocet zawsze pomagał, jak miałem jakoś tak grubiej tego kamienia, czy zostawały jakieś ślady. Octem po prostu namaczałem, zostawiałem to na troszeczkę. Potem przychodziłem normalnie też właśnie z żyletką, zeskrobywałem i idzie naprawdę fajnie doczyścić to
akwarium. Wiem, że są jakieś preparaty do usuwania tego kamienia. Osobiście nigdy tego nie używałem. Nie wiem, jak to działa. Może są jakieś tam magiczne sposoby i to fajnie schodzi. Mi wystarcza ocet. Ja tych resetów też nie robię na co dzień. No, rzadko, szczerze powiem, robi się te resety. Jak już się czy podłoże zużyje, no nie jest to na co dzień. Także możemy sobie na spokojnie dać radę tym, co mamy. Więc ja się teraz biorę do czyszczenia. To, co tutaj mam, jakieś grubsze żyleteczką. Tutaj cały ten spód normalnie, ręcznikiem. Będziecie to widzieć zaraz na przyspieszeniu, jak to wszystko wygląda. No dobra, przenieśliśmy się już do docelowego miejsca, gdzie będzie stało to akwarium. I teraz dla tych jeszcze, co by pierwszy raz zakładali akwarium i trafią akurat na ten film. Akwarium nigdy nie stawiamy od razu na jakiejś szafce czy na czymś, tylko pod spód dajemy taką matę. Może tu jest przykład. No to są dostępne gąbki w sklepach akwarystycznych bez problemu. Można sobie z tym poradzić. No nie stawiamy na samo twarde, bo może nam strzelić akwarium. I teraz tak, co potrzebujemy, żeby... No to w sumie robimy to samo przy resecie, co i przy zakładaniu nowego akwarium. Ja będę zakładał akwarium znowu na podłożu aktywnym. Praktycznie no, wszystkie akwaria, które mam zrobione na podłożu Master Soil. Ale dwa akwaria, które resetuję, jedno już jest odpalone, to wam pokazywałem na wcześniejszym filmiku. I to aktualne będę sobie testował w podłoże Environment. Miałem wcześniej już pierwsze moje akwarium na tym podłożu. No i, że tak powiem, dobrze to wszystko śmigało. Nie było co tam narzekać na to. No i stwierdziłem, że po prostu zrobię sobie na Environmencie. Jak zamawiałem podłoże, no to Master Soila nie było, więc miałem do niego jakieś tam swoje przekonanie i sobie go wybrałem. Zobaczymy, jak te akwaria będą nam funkcjonować z krewetkami. To wcześniejsze akwarium, które już jest odpalone na tym, bardzo fajnie dojrzało, już jest dużo glona, także sądzę, że zaraz będziemy tam wpuszczać jakichś spadochroniarzy, żeby tam już się zagościli u nas. No dobra, ale nie przedłużając. Mamy podłoże. Ja będę stosował cały czas we wszystkich GH Plus LC. Jest to mineralizator od Qualdropa. Do tego przy podmiankach to tutaj teraz nie będę tego używał, ale do podmianek ostatnio zacząłem dodawać Trace One Shrimp. Też stwierdziłem po prostu, że no jak tak odbudowuję niektóre te moje statka po małym zaniedbaniu tych akwarii, no to warto je tam wspomóc jakimiś odżywkami. Czyli tak, mamy mineralizator, mamy baniuszkę wody RO. Tą wodę będę sobie mineralizował. Ja już na samym starcie, gdy zakładam akwarium, mineralizuję tą wodę i potem już robię sobie normalnie podmianki. Wtedy na 100% wiem, że jak mam wpuszczać krewetki, to już jest taka woda, jaką chcę, jakiej oczekuję pod dane krewetki. I nie bawię się w jakieś tam czyste RO, które tam sobie chodzi, a potem dorzucanie soli nie wiadomo ile i liczenie tego. No i do tego bakterie. Ja mam tutaj ze sobą dzisiaj Easy Life. Jest to końcówka co prawda tych bakterii. Niektórzy używają bakterii w proszku. No ja akurat mam te, więc użyję sobie tych. Nie narzekam też na nie. Mogę w pełni polecić cały ten zestaw, który tutaj mam. Wszystkie akwaria na tym są startowane, śmigają. Krewetki się mnożą, także jest w porządku. No i przyda się też kawałek
czegoś, po czym będziemy nalewać wodę, tak? No i dobra, teraz już wszystko dobrze widzicie. Także mamy szkiełko, mamy lampkę, mamy filterek w środku. Ja tutaj akurat mam na dwie gąbeczki. Fajne wyszły, teraz chodzą wszędzie po internecie te filterki, gdzie tutaj mamy jeszcze ten zbiorniczek na ceramikę. No ja akurat nie mam wolnego tego filtra, więc użyjemy sobie tego. No i ja zawsze jak startuję akwarium, używam grzałki. Grzałkę ustawiam na te 28-29 stopni i przyspiesza mi to, że tak powiem, proces glonów w środku tego dojrzewania. Także zawsze sobie na początku ją odpalam. Jak już mam dawać krewetki, no to wtedy po prostu wyciągam tą grzałkę wcześniej albo ustalam sobie temperaturę docelową i nie ma z tym problemu. No i co? Mamy wszystko gotowe, więc będziemy zabierać się za sypanie podłoża. Sypiemy sobie to podłoże. Ja tam jakoś bardzo nie żałuję tego podłoża. Lubię, jak troszeczkę grubsza warstwa tego jest. Miałem cieńsze warstwy w zbiornikach, ale nie wiem, czy to z tego wynikało, czy to był przypadek, ale jak miałem takie cienkie warstwy w zbiorniku, to słabo mi się to kręciło, więc daję grubsze trochę i jakoś to chodzi. Dobra. Wydaje mi się, że starczy na oko. I teraz co? Zalewamy. Mamy wsypane podłoże. Mineralizuję sobie od razu wodę. Mogę pokazać, jak ja to robię. Zawsze sobie wstrząsnę. Tutaj macie podane dokładnie, jak to stosować, ile mililitrów na ile wody. W moim przypadku to wychodzi tak, że jeżeli dam sobie 2,5 ml na 5 litrów wody, to mam 250, tak mi wychodzi, US. Więc akuracik. Normalnie przed podmianką zawsze wstrząsnę tą bańką, żeby te sole się wymieszały. Jest to też bardzo duży plus tego rozpuszczonego Quelldropa, bo mamy też dużo soli, które są, że tak powiem, w postaci sypkiej. No i trzeba to rozmieszać dobrze i w ogóle tu mamy w płynie, więc wystarczy tylko przemieszać czymś albo potrząsnąć tą butelką i bez problemu mamy to wszystko wymieszane. Więc co, kładziemy naszą podkładkę i zalewamy. No dobra, jak mamy coś położone na podłoże, żeby po prostu nie rozmyć tego za bardzo, dolejemy sobie spokojnie wodę, nie? No dobrze, jak widzicie, akwarium już zalane. Nie trwało to jakoś długo, ten start. Włożyłem sobie tutaj jednego budzka, mały korzonek z mchem, żeby sobie jakieś roślinki tam już były, rozrastały się. Woda zmineralizowana, bakterie dodane. No i teraz jedyne, co nam zostało, to czekać, aż zbiornik dojrzeje, tak? Ja robię normalnie tutaj w tym zbiorniku dojrzewającym podmianki, tak jak w innych zbiornikach, raz w tygodniu, wodą zmineralizowaną. No i ile będzie dojrzewać? No zobaczymy, jak się glony rozwiną. Jak cały się zrobi zielony, że krewetki będą miały wyżerkę na prawie miesiąc, no to można spokojnie wrzucać i się nic tam im złego nie stanie. Także co? Dzięki za ten odcinek. Dajcie znać, czy się podobało. Zostawcie jakiegoś lajka, suba. Możecie w komentarzu napisać, czy macie jakiś pomysł, co można jeszcze nagrać. No i co? Do następnego. Cześć.